Katarzyna Grochola ma już wyniki badań po operacji raka płuca. Wystąpiła ze swoim lekarzem. Katarzyna Grochola zmaga się z nowotworem. W grudniu ubiegłego roku potwierdziła, że chorowała na raka płuca i ma za sobą podwójną operację. Teraz zamieściła w swoich mediach społecznościowych nagranie, na którym informuje o wynikach badań wraz ze swoim lekarzem. O poważnych problemach zdrowotnych Grocholi poinformowała media jej córka, Dorota Szelongowska. W połowie grudnia 2022 roku potwierdziła je sama pisarka. Jeżeli chodzi o punkty pierwszy, tak, owszem, miałam raka prawego płuca. Jeżeli chodzi o pytanie drugie, tak, jestem po podwójnej operacji, mówiła Katarzyna Grochola na filmiku nagranym na korytarzu szpitala przy ulicy Płockiej w Warszawie. Katarzyna Grochola omawia wyniki badań po operacji raka płuca z lekarzem. Teraz Katarzyna Grochola zamieściła kolejne nagranie na swoim Instagramie, na którym wraz z lekarzem, który przeprowadzał operację, zdradzają, jakie są wyniki badań pisarki. Na filmie dr Sebastian Winiarski pyta Grocholę, jak się czuje. Bardzo się dobrze czuję, bo operował mnie najlepszy lekarz na świecie. To niech teraz ten najlepszy lekarz od płuc powie, że mam dobre wyniki, mówi Katarzyna Grochola. Wyniki naszych badań są bardzo dobre, odpowiada od razu lekarz, na co Grochola z szerokim uśmiechem mówi, będę żyć. Pisarka swoją wdzięczność dla wszystkich pracowników służby zdrowia wyraziła również w opisie nagrania. Nic nie poradzę, kocham lekarzy, pielęgniarki, ratowników, salowe. A moja wdzięczność nie ma granic, napisała ma swoim Instagramie.